Cześć. Omówię trzy funkcjonalności działające na dokumentacji płaskiej: sheet format do podmiany formatek, arkuszy, makro do generowania PDF-ów, DXF-ów, dwg oraz print dopuszczania rysunków na drukarki. Zanim zacznę omawiać, przypomnę, że preferowanym trybem pracy z makrami jest praca w zakładce BOM. Pobieram dane z aktywnego modelu, filtruję pod typie komponentu, właściwościach, a następnie uruchamiam funkcjonalności na całej tabeli lub tylko na tych zaznaczonych komponentach. We wcześniejszych moich materiałach wideo omówiłem interfejs MacroSolid. Między innymi zdefiniowałem widok przeznaczony do weryfikacji formatek i dedykowany widok do obsługi dokumentacji płaskiej. Zdefiniuję jednak dodatkowy, tymczasowy widok i nazwę Dokumentacja 2D. Ukrywam wszystkie przyciski poza tymi, które uruchamiają makra współpracujące z plikami SLD-DRW. Usuwam kolumny tabeli BOM. OK. MakroSheet Format służy do podmiany formatek arkuszy dokumentacji 2D. Wyobraź sobie, że musisz wprowadzić zmiany w szablonach swoich rysunków, dodać dodatkową komórkę w tabelce rysunkowej, podmienić logo, cokolwiek. Ewentualnie musisz skorzystać z całkiem nowej formatki opartej o inne właściwości dokumentu, inne właściwości dostosowane, zaciągane do tabelki rysunkowej. Bierzesz stary projekt do przerobienia z set rysunkami. Co robisz? Marnujesz swój czas pracy, aby otworzyć każdy rysunek i podmieniasz we właściwościach arkuszy plik SLD.DRT. Sheet Format automatyzuje ten proces. Podmiana odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz od rodzaju dokumentu. To jest, niezależnie możesz przypisać plik SLD.DRT dla części i dla złożeń. Wskaż lokalizację, w której program będzie szukał formatek i wypisywał je w kontrolkach. Teraz wystarczy, że przypiszesz w każdej zakładce plik do podmiany. Skorzystaj z możliwości zapisu różnych ustawień pod swoimi nazwami. Ja mam ustawienia dla formatek polskich i angielskich. Na poziomie zakładki BOM możesz skorzystać z kolumny gwiazdka Forba Tarkusza i sprawdzić, z jakich formatek aktualnie korzystasz. Podczas sprawdzania, jaki już po samej zamianie, weryfikowana jest zgodność z ustawieniami makra, sheet format, tego domyślnego dla aktywnego widoku. Macroprint. Jak sama nazwa sugeruje, to funkcjonalność, która wydrukuje za ciebie rysunki projektu. Macro rozpoznaje format arkusza rysunku i na tej podstawie wybiera przypisaną do niego drukarkę, rodzaj papieru oraz podajnik. Pamiętaj, że drukujesz w kolejności tabeli BOM i tylko rysunki widocznych komponentów, a zatem filtrujesz i sortujesz według uznania. Makro do PDF-DXF. Generator plików PDF-DXF, ewentualnie DWG z rysunków 2D. Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanych plików oraz folderowanie ich według zdefiniowanego w modelu materiału, grubości blachy, jak również informacji zapisanych we właściwościach pliku. PDF-y i DXF-y zapiszesz we wskazanej lokalizacji lub w tym samym miejscu co komponent, z którego generowane są pliki. Dodatkowo dla DXF-ów możliwe jest dodanie do nazwy pliku nazwy arkusza, eksport tylko arkuszy o zdefiniowanej nazwie. Oraz niezależne od ustawień SolidWorksa podpięcie pliku mapowania. Już wygenerowałem PDF-y, ale jeszcze nie widzę w tabeli BOM kolumny gwiazdka PDF, która wyświetla ścieżki do plików, oraz kolumny gwiazdka PDF-data z datą ich ostatniego zapisu. W tym widoku pokażę również opcje, które umożliwią mi otwieranie plików z poziomu menu kontekstowego po zaznaczeniu. Otwieranie plików działa również po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na odpowiednią kolumnę. I na koniec pokażę kombo. Funkcjonalność, która uruchamia wybrane makra szeregowo lub równolegle, ale zawsze przy jednym wywołaniu na tzw. Jedno kliknięcie. Tutaj uruchomię trzy makra. Zamienię z powrotem formatki na polskie, wydrukuję oraz wygeneruję PDF-y i dxf -y. Michał Karpiuk, ADK Solid.